Upadłość konsumencka jest tym rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez Polaków, rozwiązaniem, które ma pomóc wyjść z problemów finansowych. Przyczyn ogłaszania upadłości, częstszego ogłaszania upadłości finansowej jest kilka. Jedną z nich jest uproszczenie, kilka lat temu to już się stało, uproszczenie procedur. Przede wszystkim dzisiaj, żeby ogłosić upadłość konsumencką, nie trzeba przeznaczać na to aż tak dużych pieniędzy, jak było to kilka lat temu. Kilka lat temu bowiem, żeby ogłosić upadłość, trzeba było mieć pieniądze po prostu. Najczęściej osoby, które miały problemy finansowe, takich pieniędzy nie miały. Kilka lat temu prawo zostało zmienione i dzisiaj wystarczy kilkadziesiąt złotych na opłacenie wniosku, chociaż z tego też czasami możemy być zwolnieni, aby złożyć wniosek w sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym o ogłoszenie upadłości. Myślę, że na wzrost upadłości konsumenckiej, liczby upadłości konsumenckich wpływ ma także popularność i to, że coraz więcej się o tym mówi. Kilka lat temu część osób, myślę, że nawet nie miała świadomości, nie wiedziała, że takie rozwiązanie jest możliwe. Nawet jeżeli było kogoś stać na to, to wiele osób nie miało wiedzy, że może z takiego rozwiązania, z takiego uwolnienia się od długów skorzystać. Przyczyną ogłoszenia upadłości konsumenckiej w większości przypadków są problemy finansowe wynikające z długów, ale tych długów, które zaciągnęliśmy w bankach, firmach pożyczkowych, i są to najczęściej niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych, kilku tysięcy złotych, każda z tych pożyczek w takiej wysokości została zaciągnięta. Jednak najczęściej jest to kilka, w skrajnych przypadkach kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt takich zobowiązań, które zsumowane nie pozwalają nam już na spłatę miesięcznych rat, na bieżące regulowanie. I w takim przypadku to jest jedyne rozwiązanie właściwie już, jeżeli nie mamy innego majątku, jest to jedyne rozwiązanie, aby ogłosić upadłość konsumencką i uwolnić się od tych długów. Więc to nie kredyty mieszkaniowe są najczęstszą przyczyną ogłaszania upadłości, bo tutaj mamy możliwość jeszcze sprzedania nieruchomości, uregulowania samodzielnie tego kredytu bez ogłaszania upadłości. Większość osób, która ogłasza upadłość, to po stronie zobowiązań mają właśnie te zobowiązania bankowe na niskie kwoty bądź w instytucjach pożyczkowych. Częstą przyczyną ogłaszania upadłości konsumenckiej czy wpadania w kłopoty finansowe jest zmiana pracy, utrata możliwości bieżącego finansowania swoich zobowiązań czy problemy ze zdrowiem, bo to też jest częsta przyczyna. Jeżeli nie mamy polisy ubezpieczenia na życie, która nas uchroni przed takim rozwiązaniem, to tutaj też mamy problemy ze spłatą zobowiązań i to krok po kroku. Czasami złym też rozwiązaniem jest to, że na spłatę kolejnego długu zaciągamy kolejne pożyczki i w ten sposób wpadamy w spiralę kredytową, więc to są te przyczyny, czyli problemy z pracą, problemy ze zdrowiem. Rzadziej są to świadome działania, które powodują, że w takie tarapaty finansowe wpadamy, bo tutaj jeżeli sąd nam udowodni, że świadomie zaciągaliśmy kolejne pożyczki, to z upadłości konsumenckiej skorzystać już nie będziemy mogli.